Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: idźcie do owiec, które poginęły w domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Roraty nas zatrzymują na światełku, z którym przychodzimy tutaj rano. Mamy to zestawienie ciemności i światła. Światła, które w mroku pokazuje drogę. To zestawienie ciemność i jasność jest ciemno-jasno, jest naszym całym życiem. Codziennie patrzymy, że tu jest ciemno, tu jest jasno. Tu jest mrok, tu jest nadzieja. Tutaj jest droga zła, tu jest droga dobra. To ciągłe patrzenie w jedną i w drugą stronę i wybieranie jest naszym zmaganiem każdego dnia, aby wybierać drogę światła. I tego nie zmienimy. Możemy tylko uczyć się coraz bardziej, żeby szybciej reagować na to, że tędy nas Bóg zaprasza. To jest droga, na której nas chce mieć. Pierwsza sobota miesiąca, Matka Boża Fatimska, która zachęca, aby tego dnia zatrzymać się na medytacji, tajemnic różańcowych, odmówić różaniec, pójść do Komunii Świętej. Wtedy jeszcze w 1917 roku, jak to było, nie było możliwości pójścia do komunii bez spowiedzi. Za każdym razem trzeba było pójść do spowiedzi, więc wtedy też mówiła spowiedzi i komunii. Ale samo objawienie fatimskie to jest czas wojny. Ciemność i jasność to zestawienie. Taka droga, taki moment. To Maryja nam pokazuje, że jest, przychodzi światło w ciemności. Tam, gdzie nadzieję się traci, tam przychodzi światło. I tak jest w naszym życiu. Tak jest cały czas. Pan Jezus przychodzi tam, gdzie jest utrudzenie, zmęczenie, gdzie tracimy siły, i przychodzi światło. Każda spowiedź jest takim momentem. Dla naszego mroku, grzechu przychodzi światło, przychodzi nadzieja. I to ciągłe wyczekiwanie, wyczekiwanie nadziei. Zobaczcie, ile razy się dzieje, że ją tak gubimy, ją nadzieję. Tak gubimy pokój w sercu. Jest tak bardzo zmącony, że nam się wydaje, że już światło się nie pojawi. Mamy takie momenty w życiu, takiego pogubienia, gdzie rozglądam się dookoła i wszędzie mrok otaczający, wszechotaczający, co jest nieprawdą. Wszechotaczający jest Chrystus. Światło jest wszechotaczające. Ale tych światełek coraz mniej, coraz trudniej zobaczyć drogę. Tak jest w życiu, ale nie jesteśmy w tym sami. Maryja w sposób szczególny przychodzi właśnie w takim momencie. W takim momencie jest Betlejem, w
takim momencie jest zmartwychwstanie Fatima. I w takim momencie Bóg przychodzi również do nas. Zobaczmy, że apostołowie, o których dzisiaj czytamy w Ewangelii, nie są powołani: idźcie tam, gdzie się pali światło, idźcie tam, gdzie jest jasno i w tej jasności bądźcie jeszcze większym światłem. To nie jest Ewangelia, co teraz powiedziałem. Czegoś takiego nie ma z ust Pana Jezusa. Tylko powołuje, aby szli i uzdrawiali, aby tam, gdzie jest śmierć, dawali życie, tam, gdzie jest trąd, przywracali zdrowie i żeby wypędzali złe duchy. Aby światłem, wchodząc ze światłem, one zostały wypędzane. Na tym polega wypędzanie złych duchów. Wchodzić ze światłem, z mocą Chrystusa. To jest nasza droga. Za każdym razem obudzić nadzieję, pokazać, że jest kolejne miejsce, żeby postawić stopę bezpieczne. To jest człowiek pokoju, który wpatrzony w Maryję, nie boi się w ciemności iść dalej w zaufaniu, bo każdy krok mojego życia jest przy Bogu. Jeżeli idę w światło, jeżeli je wybieram, jeżeli je widzę. Zachęcam, żeby w tę pierwszą sobotę, z pewnością każdy z nas, albo przynajmniej większość z nas jest czcicielami Matki Bożej. I zachęcam, żeby ta pierwsza sobota była takim zrozumieniem światła, które niesiemy roratnio. Zrozumieniem światła, że to my jesteśmy wezwani, powołani do tego, żeby w naszych rodzinach, miejscach pracy, tutaj na Pocztowej, żeby przynosić nadzieję. Gdziekolwiek tutaj chodzę, niedawno jestem w Szczecinie, jak chodzę po tej Pocztowej, to co słyszę tutaj, tu w bramie było, tu w bramie, teraz się trochę poprawiło, już bezpiecznie można przejść tą ulicą, ale to jest właśnie miejsce, gdzie mamy przynieść światło. Przynieść światło. Oczywiście czasem to będzie w lęku. Czasem się boimy ten krok postawić, bo zło jest tak się kreuje na wszech. Ale wszech jest tylko jeden, nasz Pan Jezus Chrystus. On jest prawdziwym światłem. Gdziekolwiek zgubiliśmy tę prawdę z powodu kłamstwa, że jest wszechogarniająca ciemność. To roraty, lampion mają nam przypominać, to jest nieprawda. Wszech jest Chrystus. Wszechogarniającym jest miłosierdzie, miłość, nasz Pan, który oddał za nas życie i zbawił każdego z nas. Po to przyszedł na ziemię, aby człowiek był zbawiony, aby mrok przestał istnieć, aby nie był potępiony człowiek, ale zbawiony. Taka jest droga Pana i tę nadzieję w sercu budzimy i przez roraty, i przez pierwszą sobotę miesiąca, i w całym życiu. Amen.